Dobrze. Ja pierdzielę, co to jest? Co tu się dzieje dzisiaj w tej gierce? Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Moi drodzy, święta już czuć w powietrzu, a wczoraj do gry została wprowadzona nowa świąteczna aktualizacja, a wraz z nią do gry zostały przywrócone burzoloty, czyli samoloty, prezenciki, z których wypadają nam legendarne prezenty, oraz zostały dodane nowe miejscówki w postaci śnieżnych posterunków. Ale oczywiście, jak co aktualizacje, w grze pojawiły się błędy. Niektórzy gracze widzieli samoloty, niektórzy nie widzieli samolotów, a to wszystko zależało od tego, na jaki serwer trafiliśmy. Wy oczywiście dajcie znać w komentarzu, co uważacie. Fajnie, że samoloty powróciły, czy też nie. Ja mega się jaram, że powróciły samoloty, bo czekałem aż 8 sezonów. Ostatni raz samoloty były w 7 sezonie, tylko że wtedy mogliśmy jeszcze taranować wszystkie budowle, jak dodawaliśmy nitro, a teraz no niestety bardzo ciężko się tymi samolotami lata. Wczoraj też pojawiła się w sklepie darmo emotka, gdzie nasza postać stoi i sobie śpiewa, więc jeżeli byliście wczoraj, to macie szczęście, to był taki jeden darmowy prezencik. Niebawem do gry zostanie z pewnością dodany też festiwal zimy, gdzie będziemy mogli codziennie, logując się do gry, otrzymywać darmowe prezenty. Już w sumie nie mogę się doczekać, a wy, moi drodzy, nie zapomnijcie strzelić łapeczki w górę, ponieważ każda łapka w górę zwiększa szansę na znalezienie prezentu w Fortnite'cie. Mówię serio, ale jak coś znajdziecie, to napiszcie w komentarzu, co ciekawego wam z tego prezentu wypadło. Dziękować nie musicie. W dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie burzoloty, sprawdzimy, jak działa nowy świąteczny płaszczak, po którego zjedzeniu nasze nogi się zamrażają i możemy na nich śmigać jak na łyżwach. Dzisiejszy odcinek będzie troszeczkę chaotyczny, ponieważ jest to zapis z live'a i jest na nim moja prawdziwa reakcja na nowy sezon. Więc zapraszam wszystkich do oglądania, a jeżeli jesteś nowy na tym kanale, nie zapomnij strzelić subika dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z kontentem z gry Fortnite. Jeżeli już strzeliłeś suba, no to teraz na szybko wyniki konkursu. Ta osoba wygrywa 100 zł PSC, odezwij się do mnie na maila. Mail oczywiście masz podany w opisie. Gratuluję! Są samoloty! Normalnie! Ej, nikogo nie ma! Nikogo będzie nie live JJ-ki za chwileczkę, no. Nie są. Jest też nowy domek jakiś. Lutujcie szybciutko. 22006, a jak dodasz, to mogę zagrać. Dobra, mam tutaj dla nas samolocik, proszę strzelaj go. Czekajcie, bo próbuję. O, ale teraz jest katapulta, wow! Teraz chłop nie ginie, jak rozwala mu samolot. Siema Farel, dodasz mnie do znajomych nick, Papi Cutie lub Reksek YT. Ej, dobra, chodźcie. Szejkuję go. Dodam Rekset, dziękuję ślicznie. Wow, one strzelają dalej? Ale szef. No. Dobra! Jak to będzie coś pięknego! Ale powiem wam szczerze, że tutaj lutu to tutaj nie ma! To mój pan, 4 osoby. Ej, dobra, bo ja. O! Farmę naprawiło. Dawaj! Czekajcie! Kurde, którym się hamowało? A prawo jazdy na tego? A prawo jazdy na samolot masz? Kurde, którym się hamowało, widzowie? Nie kontrolem! Lewy shift, lewy shift. A dobra, lewy shift, okej, już wszystko jasne. Ja pierdzielę, ostatni raz byłem w 7 sezonie, dobrze mówię, widzowie? A z 7 sezon się przypomniał, no widzicie dokładnie. 7 sezon, przecież to była wtedy taka beka, ja zawsze z widzami na składach lataliśmy samolotami. Leć na stację paliw, bo to ma teraz paliwo. A, czy macie niebieską pompę? Dobra, słuchajcie, zlutujmy sobie tutaj, chłopy tu są. Mam, chłopa. Leży. A, bo to nie ma szkoda. Ej, o, dzięki. Stary, bo ja startuję już maszyną. Czekaj. Ale słuchajcie, dobra, bo strefka, go. Jasne, że tak, dodam. Drzewo. Chłopy. 31 w łeb, 23. Wyskakuj. Rift, co to było? W rifta wskoczyłem akurat! Ja też! Samolot trzeba złapać! Bo nam zrobiono! Pozdro, Maciuś, dodam! Co się dzieje w tej chwili? Jaka zadyma! Wow, jaki piękny, kurde! Zrzucik! Ja go bierę! Golden P90! To mi graj, takie prezenty to ja lubię! Ja lubię! Widzowie! A że ja mam tą rybę śnieżną, chcesz, Farel? Mogę granicę. Pokaż! Pokaż, daj mi ją! Co to jest za ryba szefowska? Daję ci leczenie i kostki na. Widzowie! Mamy szefowską rybę! Widzieliście chłopa, co wyłowił? Jaki szefuncio! Rzuć mnie ją! Ho! Mamy płaszczaka zimowego! Zimny pot cię oblał?
To nie, teraz to nic dziwnego. A drugą taką, pozdrawiam. Nie no, nie wierzę, no chłopca ma Lucky Puncha. Bo z tego zmogła. Ale to ona nie jest rzadka, myślałem, że ona jest taka rzadka. To jest jakiś szczoszek tak zwany. Wiedziałem. Nie mogę zabudować. Ej, dobra. Jesteś bardzo spoko. Dzięki, chodź. Chodź tu z nim. Mam go. Trzymaj tam z tyłu. Wiem, trzymam. Rzucę ci od razu tą rybkę, ja od razu zjedz, byczek. Dobra, tylko trochę nas odrzuci. Jedz! Dobra, nogę ci zmruziło, tak? 1 złoty. Mogę granić Ty tym się skakać nie da pomocy. Bleszyt, nie troluj. Rozwal tą ścianę przecież. Po co edytujesz? Go. O nie, paliwo nie ma. Dobrze. Ja pierdziele, co to jest? Co tu się dzieje dzisiaj w tej gierce? Ale że ty miałeś taką rybkę, mi nie dałeś spróbować? Zostawiłem. Ja ci dam. I organista niemiecki epoki baroku, jeden z najwybitniejszych artystów. No wiem. No i co w związku z Janem Sebastianem Bachem? Uczysz się coś na jego temat? Czy co? O co chodzi, szefie? Broku. Parę nie mogę przyjąć zaproszenia, bo proszę, że masz zbyt wielu znajomych na Brokus. Jest taka szansa, Brokułek. Dawaj pompę szefa szybką, czerwoną, złotą. Dobra, impulsy z Carrington. Ktoś pomoże mi, bo ja jestem sam na dół. No, ja bym chciałem kawałek. I maxów 0 prawie. Gdzie masz tego warpafla? Jeszcze strefy nie mam. No, strefa to mocno ciężko. Mam chłopa, mam chłopa. Gdzie? Nie widzę. A tam jest. Tam mu. Wow! Dostał! Brawo! Ale żeś mu zapierdzielił, jedynki wybił, stary. Ładna snajperka, nie ma co. Dawaj mnie go na no-scope'a. Dobra. Show mi tą snajperkę. Tylko tak obij go lekko, nie zabijaj go, pobiję go lekko. A nie, ej, bo jeszcze jeden został. Aha. Dobra, ten leży. Elo Julek. Nie no! Mordo, powiesz, o co chodzi z tymi samolotami, kiedy wrzuca? No, samoloty już są. Winek też już jest. Pierwszy meczyk, pierwszy winek. GG panowie, nice. No jak widzicie, moi kochani, udało nam się wygrać. Powiem wam szczerze, że myślałem, że ten płaszczak jest troszeczkę lepszy, że na przykład jak go zjemy, no to wszystkie osoby, które są w naszym obrębie, też im się zamrożą nogi i możemy razem uciekać. No niestety, płaszczak jest samolubny i tylko po jego zjedzeniu jednej osobie zamarzają kostki. Mam nadzieję, że wam się podobało, jeżeli tak, strzelajcie opeczki w górę, subskrybujcie kanał, wbijajcie na pixyshop.pl po przekozackiej koszulki. Link do wszystkich moich social mediów znajdziecie w opisie. Wspierajcie z kodem FAREL, dziękuję wszystkim za wsparcie i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!